Elo, siemanko, kumple, z tej strony Szymczyk i zapraszam Was na obejrzenie czwartego odcinka z serii Spider-Man Miles Morales na poziomie najtrudniejszym. Przypominam, że tu jest challenge'owe granie. Co, nie przedłużam, lecimy. Lecimy po telefon. Po prostu ja jestem złodziejem, że taki telefon sobie teraz kradnę mojemu crushowi. Trzeba naładować. To naładuj. Aha, wow. Takie coś by mi się przydało. Takie coś by mi się przydało do ładowania iPhone'ów. Kamera. Wideo. Dobra, jest. Jest. Okej. Okay. Okej. Okay. To zadanie dla dwóch osób. Okej, okay, oni są tu. Ręczną kontrolę? Ja potwierdzę tam. Niedługo cały Nuform będzie przeszłością. Okej, okay. Oni chcieli zniszczyć Nuform. Widzisz, jak teraz wygląda. Okej, okay, okej. Okay. Czyli oni są... To oni chcieli dobrze, no. Oni chcieli dobrze. Ja nie wiedziałem, z kim ja walczę. Gotowy? Nieźle. Pewnie. Ręczne sterowanie za 3... 2... Win! To nie ja! Wewnętrzny sabotaż, Rin? Naprawdę? Kogo będzie obchodzić kilka biednych, chorych osób albo... Śmierci inżyniera. Cóż, taki koszt tego biznesu. Nie! 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 Zatrzyma to! Ale czemu? Przecież on żyje cały czas. On dlatego się stanie tym robotem? To nie żyje? Ja myślałem, że on jest tym... Wiem, co przed chwilą mi pomagał, ale to chyba jednak nie, tak? Chuj, wiesz, się. Tam jeszcze jest. Sprawdźcie, kto. Okej, okay, dlatego zostawił... A, telefon spadł. Rick starał się ratować ludzi. Rick go zabił. Czyli Rick to nie jest ten mój wuja, co jest tym... To, co zaczęli. Iron Manem niby, fioletowym. Dobra. Jesteś w stanie otworzyć. A, to Prowlerem, Prowlerem. Po co? Okay. Masz telefon, idziemy. Ten reaktor zmarł mój kolega. Trzeba, a to jest jego kolega. Na dobre. Potrzebuję twojej pomocy. Proszę. Pomóż, mordo. Nie bądź takim znieczulionym ziomem. Ups. Dobra. O. Cofnij się. O. Dzięki, wujku. Dobra. Co mam zrobić? Co mam zrobić? L1. Sto razy więcej. O, teraz mi dopiero odjebie. Musisz stamtąd uciekać. Teraz będę już miał 8 pasków. Biegnij, no on to nie sobie bieg. Ale jestem porobiony. A muszę się uleczyć, dobra, dobra. Muszę się leczyć tym, co mnie ładuje. Okej. Okay. Fajnie, że trzeba samemu się leczyć. No i... Dragon Ball. SSJ3 już teraz mam. Czuję się, jakbym wyleciał z samolotu. Ale przynajmniej reaktor jest wyłączony. Już zaraz wyjdziesz. O, jak chcę szybciutko, już idę. Już nagle git. Potrzebny. I co teraz wymyślę? Dawaj, młody. Nie dotrę do ciebie szybciej niż Rockshot. Starczą. Cox. Jeden? Jeden, czy jest ich więcej? Przytrzymaj trójkąt, żeby go rozbroić. Okej, okay, no to git. Czego chcą? Zbadać cię, przesłuchać? Nie wiem, nieważne. Nie pozwól mi na to. Silni są. Myślę, że on będzie jeden, a tu jednak dali ich więcej. Dawaj tarczę, frajerze. Weźmy tą tarczę, gościu! Mieliśmy zabrać tarczę! I finito! Uleczonko. Zajebiście, dobra. Leconki. A może sobie po prostu... Może sobie po prostu odpalę... Niewidzialność. O, widział mnie.
Co ja tak latam jak jakiś melapeta? Dawaj ich na... Dalaj! Teraz są mniejsze te ich bomby. Bom, 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 mordo! Po co na nic to zrzuciłem? Czemu to zrzuciłem? To jest totalnie niepotrzebnie. Dawaj to. Miles, wywaliło mnie z systemu. Daj mi chwilę. Wyciągnę cię stamtąd. Udało się. Na ziemię! Dobra, uleczę się. Teraz sobie tu podskoczę. Co on, kurde, ma taką moc? Aj! Dobra, ja mogę w niego wlecieć przecież z O, no niego to nawet nie działa! Mocno, jeszcze odbił mi to. Dobra, zabieram mu to. Co chcesz, mordo? O, to mnie też tyra. Najbardziej to lubię ten unik pod nogami. Jeszcze powinien być taki piącha w jaja, powinna być. Pu, pu. Pu. Porobiony, poklepany. No i co, trudny poziom? Co jest? Co jest? Gdzie jest ten trudny poziom? We dwóch teraz będziemy ich... Zobaczmy, czy ja na pewno mam ten poziom, bo tak już mi się po prostu wydaje, że... No, wspaniale. Po prostu, no, jestem za dobry w te gry, no. Spoko, damy im radę. Bomba! Na ryj, bomba na ryj, uleczonko. Tego szybko z tą tarczą rozwalić. Tego! Dobrze, 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 z tą rakietnicą, bo oni są mocni. O, tam ją go wodą potraktowałem gorącą, ale... Dawaj, wujaszek, wujaszek lifestyle! Bomba, bomba! Gdzie tu jeszcze jest? Dobra, jedną ręką, patrzę, patrzę. Dobra, drugi mnie naparza, ale to na luzie. Ktoś jeszcze? Jest, 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 jest tutaj, dobra. Co, wiesz? Co, mam w dziurę lecieć? I oni go zabiją? Ja chcę tam lecieć, kurde, no wuja! Okej. Ha, ja w pociąg od razu. Co to jest, metro jakieś? On też uciekł? Myślałem, że się poświęci, wiecie? I zginie teraz, ale chyba za szybko. Zaczekajesz Roxon, znajdzie inny cel. Nie mogę czekać. Muszę znaleźć Finn. Finał Schifferma. To Tinkerer. Rozumiem, dlaczego tak ci zależy. Nie tylko dlatego. Ja ją kocham. Nowy Jork. Ja się na nią spalam. Użyj Finn.
powiedz, że chcesz wstąpić do Undergroundu. Mówiłeś, żeby nie zdejmować maski. Nie mów, że jesteś Spider-Manem. Pójdź do niej jako przyjaciel. Ale się zaczyna robić tutaj gra o tron, kochani. Gra o tron. Zdziwiłbyś się. Ludzie głupieją, jakim na kim się zależy. Aha, on wie, że to jest mój crush. Nie jak ty teraz. Wuja, to jest jednak mądry chłopak. Wuja, to jest wuja. Myślałem, że mnie poprze. Miałem nadzieję, że będzie mi bratem. Ale on mnie wyklął. Gdybym siedział... Ale mam duży nosek, tak teraz patrzę. Może wciąż miałbym rację. Dobra. Wiesz, co musisz zrobić. I gdzie on się niby... Okej. Ukończono. Dobra. Czas na randeczkę. Zadzwonię do Finn? I wszystko będzie git. Muszę sprawdzić, co w mieście. Tak. O, poziom 9, poziom 10, moi drodzy. 10 poziom. Dobrze, dobrze. Czas na nowe umiejętności. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zwiększa pole rażenia jadowitej rozwałki, która jest taka właśnie. Ja zapomniałem, jak ją się robi. A, kwadrat plus X. Albo kwadrat plus X, a nie i plus kwadrat. W sensie L1 plus X. Boom. No, ale to się przydaje, to się przydaje. O. I wybuchnie. Bardzo fajnie. Aha, i jak mam moc? Jak mam moc, to wtedy ona wybucha. Spoczko. Ja mam 2 punkty umiejętności, więc znowu... Dobra, teraz mam chociaż wybór między 3. Atakowanie podczas... Ja w ogóle tego kamuflażu zapominam używać, a ja go mogę przecież używać podczas walki normalnie. Bez lipczanu. Ale... Wezmę inne rzeczy, nie to. Dobra, okej. Możemy lecieć dalej. Nie ma co. Przedeć palcem w lewo, żeby jakąś misję zrobić pewnie. Od premiery aplikacji? To jakieś szaleństwo. 14. Wiem, że jesteś przeciwny reklamom, ale wiem. Tak sobie to wszystko liczę i... Bardzo się to opłaca. Robię na tobie hajs, przyjacielu. Wiem. Tak. Tak, tylko chcę zarobić na tobie. No tak, ale... Stopił się po tym, jak wchłonąłem energię z reaktora na nowo. Ale fajnie. Co? Jeszcze żyjesz? Właśnie przez chwilę czułem, jakbym nie żył. Co to? Ale potem uwolniłem całą energię poprzez mini wybuch. Ale jest zima mocna. Labu. Rany, nie nadążam za tymi twoimi... Już mocna zima. Przestępstwo w toku. Zdaniem wujka powinien... A zrobię sobie to, co tu jest. To jest jakiś wyścig, czy coś? Form, żeby Finn go nie użyła. Zrobię sobie to. Czyli miałby się okłamać? O, to są jakieś ćwiczonka. Ale nie mam innych pomysłów. Wiesz, co się, wiesz, przyda? Co się przyda? Tylko nie lista za i prze... Słuchaj, chyba się przesłyszałem. Masz zamiar okłamać Finn? Dokładnie tak. To wyzwanie sprawdzi twoje wybicie. No i takie wyzwanko bym sobie zrobił. Na czas. Zbliż się do znacznika, by zacząć. Dasz radę. Okej. Okay. Mogę zaczynać. O, takie wyzwanko bym sobie zrobił właśnie. Z biegania. Może poćwiczymy wybicie? Jezus. Okej, czyli biegam i się wybijam. O Jezus! Słabo! Oj, słabiutko! Nie takie proste, moi drodzy. Jeszcze połowa. Dasz radę. Ale jestem cienki. Wybicie jest słabe u mnie coś. O Jezus, bardzo robię to nie tak, jak się powinno chyba. Niesamowicie. Zawsze jest jakoś fajnie, ale jednak mega i ten jest odległe. O Jezus, ja to zrobię jeszcze gorzej niż się da. W sensie najgorzej to zrobię. Ja pierdzielę, nie, strasznie słabo. O, nie ogarniam tego, strasznie.
Nie wiem, jakimi przyciskami dobrze to... Czy... Niesamowicie! Jak ty to robisz? Psst. A, czekaj, nie słyszę cię. Dobra, gówno. Jeszcze raz. Jeszcze raz, przecież na najgorszym poziomie to było... Nie powinienem dostać nawet za to złamanego grosza. To było straszne, naprawdę. Nie chcę się przechwalać, ale za moich czasów na linii Fulton Street rozwieszaliśmy hula hoop, żeby skipować umiejętności. MJ mierzyła czas ze wsiutym stoperem. Często padało, albo śnieżyło. No jej, no też cienko. Wspominałem o deszczu? Doceń ten namierzający holograficzny system wodkowy młodzieńczy. Naprawdę głupoty. Jak wróci MJ, zweryfikuje te wszystkie historie. Połowa za mną. Nieźle. Dawaj, już prawie. No jest takie proste. Ojej, spadłem. Patrzcie! 61 sekund! Trudne! Trudne! No nic, trudne. Dobra, jadę dalej. Chociaż kurczę, wypadałoby to lepiej zrobić, ale nawet nie wiem dobrze jak się wybijać. Mniejsza, idziemy robić jakieś zadanie. Zrobię to. Zadzwonię do Finn i zgłoszę się do Undergroundu. Cześć, Miles. Wszystko gra? Tak. Dlaczego pytasz? O, widziałam wiadomości o wiecu twojej mamy. Nic nam nie jest. Masz może czas na kawę? Mogę znaleźć. Na Edison, przy Fisk Tower, jest fajna kawiarnia. Nie robią wzorków na kawie, ale przynajmniej ludzie nie cykają ciągle zdjęć. Starbucksik, beka okay, ze Starbucksa. Będę tam. Okej, okay. No to będę infiltrować niebezpieczny gang. Super, super. Super, super. Przestępstwo w toku. No to zrobimy po drodze przestępstwo. Czemu nie? Jestem w końcu Spider-Manem. Do cholery jasnej. Poważnie! Jak można okradać skrzynkę na datki? I to jeszcze w święta! Przecież jesteśmy biedni. No witam serdecznie państwa. Wiecie, że nie dam wam ich okraść. Zajmij się sobą, Spidey! Aha, a ja se stoję jak debil! Myślałem, że mam naładowany ten. Zaraz mnie na zadaniu pobocznym rozwalą, po prostu niesamowite. Nie wkręciaj się, Simonowku! Boj! Nie rozejrzyj! Spadło! Dawaj, zabawuj się! Nie jest tak łatwo, wam powiem! Muszę się cały czas leczyć i nie mam... broni tej, wiecie, mocnej. Oni wszyscy są blisko siebie strasznie. Aj. Właśnie o to mi chodziło, żeby to użyć. Oj, a się uleczyłem. Oj, ja nie! Nie! Kurde, na normalnych misjach nie ginę, a na pobocnej zginąłem. Muszę ich po cichu po prostu na początku dopierdzielić. Tylko, że oni wszyscy w kółku stoją, to też jest gówno. Wiem, jak będę leciał do nich, to naładuję sobie, jadę. Gdzie oni są? Tutaj. I jakby już nie mam tej misji. Po prostu przejebałem. Wow. No nieźle. Wielka katastrofa w naszym życiu. Eksplozje. Zawalony most. Strzały w godzinach. Ale słabo. Dzięki Bogu nikt nie zginął, ale prędzej czy później stanie się tragedia. Może te poboczne są właśnie takie najtrudniejsze. Podczas burzy stulecia, o której ciągle gadają w wiadomościach, panika gwarantowana.
Jest wielu winnych tej sytuacji. Źle tu zwłaszcza o spirach z undergroundu. Byłoby poważnym niedopatrzeniem. Ale ciemno jest jakoś tak nieładnie. Był marny. Nie podoba mi się to. Opancerzonego wozu. Dopóki nie pojawił się rozwydrzony pomagier Spidermana, by wziąć sprawy w swoje ręce. I te wścibskie dzieciaki. Przestępstwo w toku. No teraz jak na mnie wyjdzie, to słuchajcie, znaczy, że ten trudny poziom nie jest dla mnie. Czy zwróciliście uwagę, że prawdziwego Spidermana nie widziano od jakiegoś czasu? Znam chyba powód. Jest jak rodzic, który udaje w sklepie ze wrzeszczący w niebo głosy pachor. Nie jest jego, ale wszyscy wiemy, że niedaleko pada jabłko od sieci. Wiemy to, to ty jesteś jabłkiem, Spidermanie! O, tak mogę zrobić. Przeszukać teren! Zlepić się na jezdnia! Wyjdź i walcz, knajku! Nie widzę mnie. Znaleźć go! Nadal mamy szansę! Dobra, porobieni będą. Na luzaku. Mogę ich podobijać jeszcze tam. Bomba, bomba. Porobieni. Okej, okay. git, teraz się udało. Teraz się udało na szczęście, moi drodzy. Dobrze, biegniemy, ale szybko biegam po tych blokach. Szybsze niż kiedykolwiek. W tych pierwszych Spider-Manach się nie dało. Skrytka undergroundu. No dobrze, namierzmy skrytkę undergroundu, jak już tak jesteśmy. Te zadania się tak robi przy okazji, więc one jeszcze tak nie zajmują dużo czasu. No, ile mi to zajęło, nie? No nie chce mi się ogólnie tak na 100% całej gry przechodzić. O, ktoś do mnie biegnie. A, tak się rzuca typami. Po robocie? Po robocie, dziękuję. Dobranoc. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak, mordo. Tu jeszcze coś się dzieje po drodze. Możemy zrobić, level wbić. W Wiedźminie to się tak, no, robiło te poboczne levele. Nie pozwolę Undergroundowi i Roxą tu walczyć. Ucierpią niewinni ludzie. Dobra. Kogo ja mam rozwalić? Ej, ej, ej! Umówmy się tak, nikt z was nie ma racji, okej? Ja muszę wszystkich rozwalić. I jednych, i drugich. No nieźle, nieźle. Bomba na mordę! Tu jest działko jeszcze! Okej, okay. To działko było najgorsze. Bomba, bomba! Szmato! Koniec. Przy ścianie rozwalonko. Dobra, ja się muszę uleczyć. Podbiec tutaj.
czemu ja go nie uderzyłem tam? Dobra, 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 dobra. Dobra, jebudu, leczam się. To już jeszcze jest? Bum, bum, bum. Chodź tu, typie. Wykończone, gotowe. Dziękuję bardzo. A jeszcze, jeszcze nie gotowe. Bo jeszcze nie mogę go wykończyć. Git! Git, 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 git! Użyj studni grawitacyjnej, aby przyciągnąć 8 wrogów. Dodatkowe cele. Zaatakuj 4 przeciwników jadowitym atakiem. 2 na 4. Aha, czy tu są jakieś jeszcze takie poboczne? Okej. Okay. Wiecie co? Studni grawitacyjnej to ja w ogóle nie używam. W ogóle zapominam o tym wszystkim. Zapominam. O tych zadaniach totalnie. To jest ta kawiarnia na dachu, tak? Tacy jesteście romantyczni. Dobra. Restaurantka, chyba. Już nie pamiętam. Cieszę się, że zadzwoniłeś. Ona atmosfera gęsta, wam powiem. Przerwa. Od czego? A wiesz... No, takich tam rozpierdolonia z całego miasta. Bycia Lordem Vaderem. Chciałem cię znaleźć. Wydaje się, że tuż przed moim przyjściem mogło tam dojść do jakiejś walki. Wszedłem, rozejrzałem się. Dowiedziałem się o Riku. A, czyli on taką idzie drogą. Tak mi przykro. Dowiedziałeś się tylko tego? Naprawdę chcę pomóc. Ale musisz się otworzyć. Tak mi przykro, że twoja mama ucierpiała. Gdyby ten nowy Spider-Man odpuścił, wszyscy byliby cali. Nie staraj się mnie odwodzić. Wiem, co robię. Okej. Dobrze. Cóż, to mój wielki sekret. Dlatego nie miałam czasu. A twoja wymówka? Jestem Spider-Manem. W sensie Batmanem. W sensie... szkoła. Lubię placki. Wolontariat, fist. A on cały czas kłamie. Zawsze masz coś takiego na głowie. Jak jest na serio? Tak na serio to... Brałem na siebie ostatnio zdecydowanie za dużo obowiązków. Mhm. No wszyscy i... ucierpieli znajomi. No i wyszedł z tego. Co to jest za odpowiedź? Co to jest za odpowiedź? Żadna odpowiedź. Klubu? Ekipy? Dyplomatyczna odpowiedź. Słuchaj, Rick był... Tralala. Był sprawdzam mikrofon. Ja to, że mam jakieś... Po prostu. Rozumiem, czemu to robisz. Co był ten Rick? Jeśli to się przyda... To pomogę. Jeśli nie, nie przejmuj się. Nikomu nic nie powiem. Dobry z ciebie przyjaciel, Miles. Dzięki, baby. Dobra, to chodź. Gdzie? O, o. No i ciekawe, czy ja będę z nimi teraz walczył cały czas z tymi fioletowymi, w sensie z Undergroundem, nie? Wiesz, że mam lęk wysokości. Czy nie? Mam lęk wysokości. Jakie gówno. Nie, że jakby Spider-Man miał lęk wysokości, to by było śmieszne. Musisz udowodnić, że się nadajesz. Wyjaśnię ci, jak dotrzemy do Fisk Tower. A ona tak nie... Ojej. Się u Kingpina? Kingpin. Kiedy poszedł siedzieć, jego budynek zajęli federalni. Nie sprzedali go, więc się wprowadziliśmy. Jak się w to wszystko wplątałaś? Jak udaje. Underground, Tinkerer. Tinkerer to moja rola. Stworzyłam im wszystko. Od masek, po broń. I te materie. Tak.
Underground próbował okraść pracownię i wydało się, nad czym pracuje. Mamy układ. Wiem, że ścigasz Kriegera, ale co oni z tego mają? Oprócz spluw. Sławę. Chcą być tak znani, że wszystko będzie im wolno. Nie przeszkadza ci to? Sama nie pokonam Roxxon. Chodź. Okej. Okay. Czy ona chce po prostu walczyć z Roxxon, a tamte to są zbiry. Ma układ ze zbirami. Musisz przeskoczyć z dźwigu na balkon. Bez zawahania. Obserwują? Przez okna. Musisz to zrobić. O kurde, ale bym się obsrał normalnie, jakby tak był tam. Że tak się bujałyby te schody. O Jezu. Aha, patrz na to, co ona robi. Że jestem Spider-Manem. Takie coś zimą jeszcze, no na pewno by. Tak, tak, tak. Mam lęk wysokości. Wow, wow, wow. O kurde. Ej, no, obsrałbym zbroję. W życiu bym nie poszedł latem. Nawet w najwygodniejszych i najbardziej przyczepnych butach. Nigdy. No takie coś bym nie przystał. I ona taka odważna, taka spryciula. O Jezus, zaskoczyła z 30 metrów, no nieźle. Mam cię. Wow, wow. To jestem oficjalnie w klubie? Nie. Pewnie. Ale pewnie. Uważaj, ta ekipa nie pokocha cię tak od razu. No fajny wąteczek, że takie coś się dzieje. Tylko coś mi się zacięło, to nie fajny wąteczek. Jakiś... Aha! Wow! Ale to zrobiłem. Dobre to było. Wiecie, trudny poziom, nie? Tutaj nawet ciężko chodzić po budynkach. Co za gówno. Co tu się stało? No nie, ataków, gdy używasz kamuflażu, sprawia, że... To tutaj nasz plan nabiera kształtów. O, patrz. Ona twarzy nie pokazuje. Krieger twierdzi, że go ukradłaś. Ukradłam jeden zbiornik. Wprowadzam trochę zmian. Nic wielkiego. Dziś po prostu się rozpocznie. Wow. Wow, jaka... Jakie kable w ogóle, ile kabli. Ale klimacik. Nie teraz. Mamy nowego rekruta. Dobra. A niech mnie. Ty to wszystko zbudowałaś? Jo! Tak. Underground mnie nie zdradzi, dopóki będę ich zaopatrywać. To programowalna materia? Nowe rozwiązania na nowych wrogów. Na Spidermana, tak? Na naszą niespodziankę tygodnia. Chyba nie zaprowadzi to na wow! Ale fajne. Ile razy mam mu to wyjaśniać? Miles, muszę coś załatwić. Zaczekasz tu? I ona jest pewnie takim... Teraz mam szansę. Dowodzącym, gówno. Gdzie trzymam uform? Może tu znajdę jakieś wskazówki. Ale klimacik. To jest fajnie! Weź z nimi zostań. Ziomalsko, fest. Głupi most. To rzeczy gangu Martina Lee? Martina Lee. Okej. Nie no, fajnie tu jest, fajna ta kryjówka, taka mi się kojarzy z jakimś Need for Speedem. Leci taka czarna, w sensie taka mocna muza. Dusianko. Niezła sumka. Gość praktycznie nas sponsoruje. Wow. Więcej na dole. Brzmi obiecująco. Okej, czyli trzeba zejść na dół. Tu co się dzieje? Underground ma teraz swoje 5 minut. Trzeba dbać o reputację. Moim zdaniem to na niej powinniśmy się skupić, a nie na tej uniformie. Okej, na reputacji, no spoko. Na tej uniformie. Może trzymają go tutaj. Gdzie jest uniform, ej?
Panowie, gdzie jest Dolphon? Wstanę tu, oglądajcie mnie, jak jestem zajebisty. To ja jestem Spider-Man! Wygląda na to, że ten nowy wcale nie jest lepszy. O, tam coś. Też nie ma teraz szans. Tu coś patrzę. To skrzynia z zapasami? Tak, jakiś dupek. Okej. 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 Ja? 2 minuty. Mogę wejść? Nie. Ej, no mówili, że na dole jest, tak? Czy... Kurde, ale głośno. Ja nie mam pojęcia, wam powiem szczerze. Nie wiem, gdzie to jest, za Chiny. Raczej się nie będę cofał, tylko gdzieś tu w końcu. Czy tu się pomarańczowo świeci ten ekran? A bym se poszedł na imprezę. Ojej. Taki pogłos jak na balecie. Kurde. Ej, no gdzie to jest? Już mi się nie chce szukać. Zgubię się wściekł. Gościu, jakim bezpłatalny w części pokoju. Dostaliśmy się do każdego. Fisk Tower jest nasze. Fisk Tower. Tajny pokój. Okej. Dobre miejsce na zabójcze paliwo. Tajny pokój może by... Mogą korzystać z tajnych pokoi Fiska na parterze. Okej. Koniec przerwy. Grupa numer 2. Na dół na szkolenie. Właśnie tam muszę pójść. Okej. No i w końcu wiem. No wiedziałem, że tam, tylko nie chcieli mi otworzyć po prostu. Ciekawe, czy kiedyś ludzie wymyślą jakieś takie fajne paliwo, czy coś, które będzie mogło paść w niepowołane ręce i zagrozić ludzkości. Miasto powinno szykować się na fajerwerk. Grzebyś. Tylko nie skacz tam, kurde. Do kogo piszesz? Do mamy. Ca, przydam jej się w domu. Teraz? Serio? Ca, ma nadgarstek w gipsie. Pomogę jej z kolacją. Mówiłeś jej, że... Dzięki. I co, i tak się skoczy? Wrócisz niedługo? Pewnie. No to śmieszne. Ojej! I te buty są takie zajebiste? Wrócisz niedługo? Pewnie. Za minutę. Dawaj, przebieraj się. Gdzie on te kurtki zostawia zawsze? Kurtkę co? Zostawia potem... Nigdy jakoś potem nie wracam. Więc co jest grane? Gdzie mam kurtkę wtedy? Co jest? Sprawdźmy, jakie sekrety skrywają na dole. Ganki, jestem w szybie. Nieźle. Okay. Dowiedziałeś się, gdzie trzymają uniform? Jeszcze nie. Ale Finn szła gdzieś na dół, więc będę próbował ją śledzić. Hej. Kiedy się tak czołgasz przez szyby, czujesz się jak w filmie? Nucisz sobie złowieszcze melodię? Boisz się, że cię złapią, ja się do klatki wiszącej nad stawem z aligatorami i że będziesz musiał zrobić bombę, żeby uciec? Ja się czuję jak w filmie. Co? Nie! Okej, okay, dobrze okay. Wiedzieć. Dobra, wow. Jestem w atrium. Zakończę kilka ale sesji trening. Undergroundu i poszukam tajnego pokoju. Czyli co, mam ich zniszczyć normalnie. Ale że ta Finn jest taka... Ona się tak drze na nich? Taka typiara? Ten celuje, więc tego muszę zdjąć od razu, okej. Okay. Tego zdejmuję od razu... On ma tamtych na muszce, okej. Okay. Eliminacja, zatrzymaj, pociągnij. Ta broń zawsze leci do mnie. Chyba, tak mi się wydaje, czy nie? No, no jest, niezła niespodzianka. Ja taki jestem już niespodziankowiec. O, tam jest jeszcze typek. Można go rozwalić całkiem szybciutko, bo jest sam. Wszystkich, co są sami. Chociaż tam też jest jeden. Okej, okay, dobra. Ja pamiętam, wiecie co? Kryzysa 1.
A, to nie jest gościu, to jest jakiś posąg samuraja. Kryzysa jedynkę i tam były też fajne akcje, się przyczajało na przeciwników. Różnie można było podchodzić do przeciwników. Oj. Nie widział? Nie. Patrz, już są wszyscy, kurde, już mnie widzą. Co jest grane? Dobra. Tak skaczą, skurwysyny. On też tu skoczy? Prawdziwy Spider-Man się nie ukrywa, no i jest na wakacjach. Się nie ukrywa. O Jezus, ile tu ich jest! Matko Bosko! Spokój. No, runda druga, fest. No, już się obstrałem, bo tu ciężko by było, przecież już mnie zmietli praktycznie. Dobra. Myślę, że od górnych musimy iść, od najwyższych punktów do najniższych, bo jest coraz ciężej potem, jak ktoś nas widzi od góry. Eliminacja taka. Pyk. Ktoś nowa eliminacja by się przydała, długo nie było czegoś nowego. Tak, tutaj do twórców takie moje tutaj stwierdzenie. Zwiewamy, fajne to jest, tak podskakujesz, nagle zwiewasz. Fajne. Nie mogę go przyciągnąć kwadratem? Może stąd? O, tam to mogę, tylko będzie szedł gościu, to ja go zrobię. Patrzcie na to! Patrzcie, niech dwóch idzie. Dobra. Teraz włączam kamuflaż. I na spokojnie walę tamtego na dziurę. Ło, już mnie widzą! Nie, serio? Wow. Ale ciężkie. Mocno. Przecież... Raz mnie trafili. I od nowa ich. Ale jajca. No dobra, słuchajcie, już teraz nie zryję. Tylko trzeba być po prostu mega uważnym. I dobrze to planować. Chyba, że to ta druga runda teraz. Nie, bo oni jeszcze ćwiczą, więc cały czas ćwiczą, więc oni wszyscy tu są. Dobra. Najpierw tamten był, nie? Dobra. Czyli na razie z przyczajki. W odpowiednim momencie to było. W odpowiednim momencie. O, idealnie. O Jezus. Ale się obstrałem, nie mogę już tutaj. Stąd go zrobię. Hej, chwila przerwy. Dobra, tutaj. Pyk. Dobra, mam jeszcze teraz, że tak powiem, niewidzialność. Dobra. Masz dziś niefart. Wybacz.
Jak na razie jest luzik. Jak na razie jest luzik, bo jeszcze mnie nie zauważyli. W tamtym rozegraniu już mnie widzieli. A teraz jeszcze robię tego knypa. Jest git. A mam jeszcze cały kamuflaż. Dobra, będą porobieni. Teraz tamten pójdzie. Albo tamten nawet. Pierw. Niech się może odwróci? Czy nie? Okej, tu jest dwóch za tym. No nie, tylko tych dwóch tutaj się widzi. I to mnie trochę tak. No nic, dobra, zobaczymy. Okej. Najwyżej jak się da. Wykrycie było. Dobra, już mnie wykryli, niestety. Okej, już łażą węszą. Nie widzą mnie, dobra. Nie zostało ich jakoś bardzo dużo. O, tu jest jeszcze jeden. Dobra, to lecę na tamtą stronę. To oni do mnie krzyczą z tymi sprawami, czy co? Dobra. Okej, ten jest do zrobienia na luzie. Bo tamci wszyscy są pod nim. Teraz może tamtych bym zrobił? Spidey. I już jestem daleko. Nie widzą mnie. Muszę się skupić. Spokój. Dobra, wszystkim już ten. Dobra, ej, fajna rozkwinka jest przy tych przyczajkach. Bardzo fajna rozkwinka. Trzeba się dobrze pochować. Dobrze, że jest to niewidzialność. Nawet nie chcę tu robić zadymy, bo będzie źle. Bo dostanę w dupę, jest ich tu za dużo przeciwników. O, cały czas nowych znajduję. Tu następny. Mogę, ale to jest moja sprawa właśnie, mordo. Laseczko, kurde, następny. Ja jestem w samym sercu tego Hogwartu ich. Dobra, myślę, że tych można porobić. O, tamtego, dobra. Ajajaj, mi uciekł w ostatnim momencie. To myślę, że ten będzie do zrobienia na luzie. O Jezus, cały czas mnie ucieka. Co za skurwy... Przepraszam za moje słownictwo, ale po prostu jak to inaczej nazwać, moi drodzy. Po tobie. Znajdziemy go, ruchy. Ajajaj, dobrze. No teraz nie mogę przebrać, już za długo to gram. Tą rundę, że tak powiem. Dobra. Złamacie! W końcu... Dobra. Tam jest gościu do zrobienia. Tak? Tak jesteś kozak? Trzeba spierdolać! Nara! Oni wszędzie skaczą, też tak jak ja! No, wy znowu się pojawią. Oni się nie kończą! Oni jak mrówku. Mrówku, co ja gadam? Nie mogę się kurde zbić! No tak, masz rację, nie pokonam. Ja nie mogę się z nimi bić, totalnie, nie ma szans. Nie ma w ogóle opcji, nie ma opcji, bo oni mają tych snajperów i w ogóle nawet jak gdzieś jestem daleko, to oni mnie od razu przyskrzyniają ze snajpy. Trzeba tu wszystko rozkminić po cichutku, to jest taka misja już po prostu, żeby
Tak ma być. I koniec. Nie ma dyskusji tutaj z twórcami gry, żeby przejść to inaczej. I bardzo mi się to podoba, bo tak jak mówiłem, przyczajki są spoko. Ja się uleczę. Tu cisza jest. To jest ich dwóch, to jest najgorsze. Uważajcie! Nie jesteśmy sami! No nie. Tamten jest sam. O, dobra. Nie będziesz sprawiać problemów. Dobra, kwadratem mogę cię zabić? Nie. Od razu uciekasz jak najwyżej, tak, na sam czubek tego dachu, bo to po prostu... Już tu leci? Nie. Dobra, ale jestem zestresowany, wam powiem. Ile tu już tych ludków wisi, tam dwóch obok siebie. Tu jest taki trzech. Tu następny wisi, dobra, zobaczymy tak. I tu tych dwóch możemy rozwalić. Teraz powolitku. Ten drugi zobaczy. Ja już się robię, fajnie, że podczas akcji mogę. Nie mogę? Dobra. Leży jak kłoda. Dobra. Git. Z niewidzialnością jest naprawdę okej. Okay. Jest okej. Okay. Możesz od razu uciec i uspokoić teren. Wszystko. O. Jest gościu. Wow. Jak daleko. A ten się zaciął, okej. Okay. Mam nadzieję, że już tak zostanie. Eliminacja z przysiadów, super. Dobra. Dobra, dobra, opadają znaki zapytania. Wszystkich mam zaznaczonych. 5 osób jeszcze zostało. Dobra. To jest dobre miejsce. I tego z przysiadu, żeby. Czyli z przysiadu da się, jest bardzo wysoka, tylko po prostu musi być pod nim. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No to mnie by widzieli. No to przegrałaś piątaka. Kurde, nie mam kamuflażu. Nie będziesz tu wlatywał, typie? Trzeba go oznaczyć, trzeba go oznaczyć. Nie mogę mieć nieoznaczonych ludków. Ej, ich jest cały czas coraz więcej, co jest? Aaaa! Się boję tak być nisko. Bo oni tu łażą. Patałachy. Tu jest jakiś jeszcze gościu. Za blisko mnie. Ja, ile ich jest! Tam się zacina znowu jakaś lacha. Nie wiem, może już ich mogę rozwalić? Nie, chyba jeszcze nie. O, to jest idealne miejsce. Dobra, od razu niewidzialny. Muszę się skupić. Dobra, dobra, muszę się skupić. Dobra, 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 jest, jest, jest. Mało ich zostało. Już powoli będę mógł ich... Chyba, że się cały czas rozumnowi, no to w takim razie to jest kurde nie do przejścia nigdy.
Tam znowu ktoś się zaciął. Okej, jak w ogóle ją widzę? Nie mogę nic zrobić, tak? No co, nie każda gra jest idealna. Zawsze są jakieś bugi. Jesteś sam, a nas jest cała armia! I ta! Kurwa. Ale się zacinacie, jesteście idiotami. Aj, szkoda, że nie przechodził pod tym. To Spider-Man! Dobra, 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 dobra. Oni cały czas powinni być obstrani, przecież wiedzą, że to ja. A nie tak się uspokajać za co chwilę. No ale tak, no nie przeszedł. Nie przeszedłbym wtedy tego. Nawet na tym poziomie. Nie ma, nie mają czegoś takiego, bo... Twórcy wiedzą, co robią. Dobra. Wszyscy są obok siebie, oprócz tego jednego. Czas na drzemkę. Bu. A jestem szybciutki. Pająk tu jest, jakbym słyszał Milenę. O, a tamto możemy ze ściany rozwalić tym, tylko niech podejdzie. Leży jak kłoda. Jak kłodzionka. Nie wiecie, że już jest was dwóch i ogólnie to lipa? Z wami? Zostanie ci się. Wszyscy porobieni. Długa jakby walka, można powiedzieć. Tam musi być. Czytałem wywiad, w którym Fisk mówił, że lubi sztukę, która czemuś służy. Co to znaczy? Nie wiem, ale w jego domu znaleziono kilka tajnych przejść ukrytych za dziełami sztuki. A czy oni więc... wszyscy żyją? Ta, czaję. To szukam. Taki ze mnie dobry kiplik, ja nie zabijam. Nie, Spidey jest taki, że on tam daje łomot po prostu. Co on powiedział? Nie słuchałem, co on mówił. Ajajajajaj, a razem idiota. A może to, ten posąg świeci się na żółto. I tyle, pozałatwione. O! On kręci mieczem. Kataną. Tajne schody. Wow, tajne schody, ja pierdzielę. No i git. No i gites. Wielu gangsterów ma takie przejścia. Może Fisk planował tędy uciec przed drugim Spider-Manem? Powinien zamontować szybszą windę. Może by uciekł. Lepiej nie podsuwajmy super łotrom pomysłów. Ale hałasują w tym atrium. Trening musi być dzisiaj ostry. Dobrze, kochani. Na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki za obejrzenie. I co, zapraszam na piąty odcinek, który już będzie niedługo. Trzymajcie się. Elo.